Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. Księga Ozeasza, czwarty rozdział, werset szósty. Ostrzeżenie przed lekceważeniem Pana. List do Rzymian, trzeci rozdział, od dziewiątego do dziewiętnastego wersetu. Przypomina księgę Ozeasza od 4 rozdział 1 do 2 wersetu. Fragment z Rzymian odnosi się nie tylko do Żydów, ale do wszystkich ludzi. Jednak Izrael również musi za to odpowiedzieć, że miał wyrocznie Boże, ale świadomie odrzucił wiedzę o nich i zapomniał o prawie. Tak czytamy to oskarżenie w Ozeasza 4 rozdział 6 werset i w Rzymian, Trzeci rozdział drugi werset. Oddali się bożkom, stając się niewiernymi swemu Bogu. Tak czytamy w Ozeasza czwarty rozdział dwunasty werset. Chrześcijaninie, czy ich postawa nie przemawia do nas? Istnieje tysiąc sposobów i możliwości lekceważenia autorytetu, jaki Pan powinien mieć nad naszym życiem? Jaka tym razem będzie kara dla tych nieszczęsnych ludzi? Najstraszniejsza jaka może być odrzucenie. Ich stan jest nieuleczalny, beznadziejny, Bóg zrzeka się do nich pretensji i oświadcza, że zapomni też o jej dzieciach. Tak mówi Ozaasza, czwarty rozdział, szósty werset. Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami. Tak mówi Ozeasza, czwarty rozdział, siedemnasty werset. Jednak ten przerażający obraz zepsucia dziesięciu plemion powinien przynajmniej służyć jako ostrzeżenie dla Judy. Gilgal i Betel, czyli Dom Boży, miejsca związane z obietnicą i błogosławieństwem w historii Izraela, stały się ośrodkami nieprawości. Pan uroczyście ostrzega Judę, aby. Nie udawała się do żadnego z nich. Tak mówi Słowo Boże z Ozeasza 4 rozdziału 15 wersetu. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach, księga Ozeasza czwarty rozdział szósty werset. Ostrzeżenie przed lekceważeniem Pana.